Trzecie w Polsce. Słuchają Państwo Radia Maryja Katolickiego Głosu w Naszych Domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy radiosłuchacze, witam serdecznie w czwartkową noc 27 października. Dzisiaj imieniny obchodzą panie Sabiny i Iwony. Wszystkim solenizantkom życzymy Bożych łask oraz ludzkiej życzliwości. W podarunku od Radia Maryja proszę przyjąć piosenkę. Że po dopłynięciu do Syrii flotylla, m.in. lotniskowiec admirał Kuzniecow i krążownik atomowy Piotr Wielki, zostanie wykorzystana do zwiększenia intensywności nalotów bombowych na ludność cywilną w Aleppo. Po głosie resort spraw zagranicznych wstrzymał wydane wcześniej pozwolenie i poprosił Moskwę nie roli, jaką okręty wojenne odegrają po dopłynięciu do Syrii. Wtedy administracja Federacji Rosyjskiej zrezygnowała z postoju. Ceuta, hiszpańskie miasto po marokańskiej stronie Morza Śródziemnego, nie podlega jurysdykcji NATO. Rosyjska flota zawijała tam wielokrotnie, zwykle podczas manewrów wojskowych. Koncern Airbus Helicopters zlikwiduje niemal 600 miejsc pracy w swoich zakładach we Francji. Kiepska sytuacja firmy jest związana m.in. z fiaskiem negocjacji w sprawie zakupu śmigłowców typu Caracal przez Polskę. Dyrekcja koncernu podkreśla, że redukcja zatrudnienia nie przybierze formy wymuszonych zwolnień z pracy. Będzie ona oparta na dobrowolnych odejściach z firmy w zamian za wynegocjowane ze związkami zawodowymi odszkodowania. W latach 2017-2018 mają w ten sposób opuścić zakłady Airbus Helicopters 582 osoby zatrudnione w głównej siedzibie firmy w Marignan niedaleko Marsylii oraz w La Courneuve pod Paryżem. Nie najlepsza sytuacja tego europejskiego producenta śmigłowców wiąże się m.in. z kurczeniem się zamówień od wielkich koncernów naftowych, które zawsze były ważnymi klientami Airbusa w zakresie maszyn cywilnych. Wśród przyczyn zapaści jest także wymieniane zerwanie negocjacji z Polską w sprawie zakupu śmigłowców wojskowych typu Caracal. Na spadek sprzedaży wpłynął również obowiązujący przez 4 miesiące zakaz lotów helikopterów Airbusa typu Super Puma, wprowadzony w następstwie tragicznej katastrofy w Norwegii. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. Światowa Agencja Antydopingowa zapowiedziała, że w grudniu opublikuje drugą część raportu McLarena, dokumentu sporządzonego przez kanadyjskiego prawnika, który przybliżył kulisy procederu dopingowego w Rosji. Na razie nie są znane szczegóły. Pierwsza część raportu Richarda McLarena, opublikowana w lipcu, skutkowała wykluczeniem wielu rosyjskich sportowców z Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Ponad 2/3 Polaków twierdzi, że trzeba oszczędzać. Regularnie robi to 13% społeczeństwa. 41% Polaków oszczędza sporadycznie. Tyle samo nie odkłada żadnych pieniędzy. To wyniki badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Cronenberga, Banku City Handlowy oraz Fundacji Think. Ponad 2/3 badanych oszczędzających odkładało miesięcznie do 250 zł. Pieniądze lokujemy bezpiecznie, głównie na kontach i depozytach. Część w gotówce. Jak wyjaśnia szef Fundacji Cronenberga, Krzysztof Kaczmar, giełdę omijamy szerokim łukiem. Jesteśmy skłonni uważać, że giełda jest takim miejscem, w którym królują hochsztaplerzy. Zresztą mówimy, gramy na giełdzie, a nie inwestujemy na giełdzie. Po opłaceniu podatków i kosztów życia Polakom zostaje niewiele pieniędzy, twierdzi ekspert Fundacji Republikańskiej Radosław Żydok. Mamy rzeczywiście bardzo wysokie opodatkowanie pracy i jak już dostaniemy tę wypłatę, to wszystko znów jest bardzo wysoko opodatkowane podatkami konsumpcyjnymi. Najczęściej odkładamy na tak zwaną czarną godzinę. Staramy się też zabezpieczyć przyszłość swoją i swoich dzieci. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Prognoza pogody. W dzień w zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże i całkowite oraz słabe opady deszczu lub mrzawki. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, rano miejscami mgły. Temperatura od 6 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 3:05. W Warszawie trwa 8. Festiwal Filmów Historycznych i Wojskowych. Podczas festiwalu można obejrzeć 75 filmów, zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych z kilkunastu krajów świata. O tym wydarzeniu z dyrektorem artystycznym festiwalu Andrzejem Brzozą rozmawiał Witold Banach.
Panie dyrektorze, jaka jest główna idea pana festiwalu, festiwalu filmów historycznych i wojskowych? Historia uczy współczesnych, jak dobrze by było urządzać przyszłość. Filmy mogą być dobrym do tego narzędziem. Wykorzystujemy tu jeszcze jedną, powiedziałbym, inicjatywę społeczną. Mianowicie nikt tym twórcom nie kazał robić takich filmów. Oni sobie na swojej drodze twórczej poruszając się wybierają tematy. Bardzo mozolnie się do nich przygotowują, bo filmy historyczne wymagają olbrzymiego nakładu pracy. To są czasem prace doktorskie z naukowego punktu widzenia patrząc. Oni docierają do świadków, do dokumentów. Oni to wszystko nam zbierają jak naukową pracę i pokazują w formie łatwej do skonsumowania intelektualnego przez każdego człowieka na dobrą sprawę. Także możliwość zwrócenia uwagi na tę ich działalność, wskazania tych rzeczy, a festiwal z natury rzeczy jest taką okazją do wskazywania, to jest ten cel, któremu przyświeca nasze działanie. Ale to nie tylko... Podejmować ryzykownych decyzji przywódcy. Czy widzi pan na Zachodzie takich liderów? Gdzie pan, jeżeli... Przywództwo ze strony tych ludzi, którzy są liderami naszych państw. Jest takie powiedzenie w języku angielskim. Niech przyjdzie człowiek, mężczyzna czy kobieta. Niech to będą właśnie ci ludzie, którzy będą przygotowani do tego, żeby stawić czoła i być naszymi liderami. Ja wrócę do mojego pytania. Czy widzi pan teraz na Zachodzie takich liderów? To jest trudne pytanie. Mogę powiedzieć tylko tyle, że nie byliśmy w takich okolicznościach i mam nadzieję, że jeżeli się pojawią, to wtedy będą tacy liderzy, którzy będą w stanie stawić im czoła. Panie generale, czy pana książka będzie miała ciąg dalszy? Dlatego, że co prawda Putin w niej ginie, ale problem pozostaje. Nie planowałem kolejnej książki. Jeżeli przeczyta pani do końca, jednak to widzimy, że mamy możliwość kontynuowania tego wątku. Ale myślę, że moje przesłanie zostało przekazane. Ja w tej chwili nie planuję dalszego ciągu. Panie generale, jako doświadczony wojskowy, co w obecnej sytuacji radziłby pan państwom najbardziej zagrożonym, takim jak kraje bałtyckie, Polska? Bo oczywiście mówiliśmy już o tej wschodniej flance NATO, która ma zostać rozmieszczona. Czy to jest rzeczywiście jedyny ratunek, czy powinniśmy jeszcze coś sami robić? Przede wszystkim oczywiście podstawy obrony całej wschodniej flanki to zawsze będzie NATO. Zatem wszystkie państwa członkowskie sojuszu muszą faktycznie uczestniczyć w działaniach ze ślami NATO, ponieważ my wszyscy członkowie NATO uzyskujemy w ogromnym stopniu bardzo dużo tego, że jesteśmy członkami sojuszu w grupie 28 państw członkowskich. Jesteśmy coraz silniejsi politycznie, wojskowo, ekonomicznie. W związku z tym należy rozwijać ale oprócz tego, chciałbym powtórzyć raz jeszcze, że tego typu działania zawsze zaczynają się z naszym własnym gruncie, czyli trzeba zagwarantować obronę terytorialną. Nasze działania, które są absolutnie konieczne do tego, żeby chronić terytorium danego państwa. I musimy pamiętać, że jest to taki świat, gdzie niezmiernie ważne jest zagwarantowanie, że mamy dobrą obronę terytorialną. Oczywiście to jest pierwsza obowiązek naszego rządu, żeby zagwarantować obronę swojego terytorium. Jakaś ścisła współpraca lokalna? Współpraca lokalna państw takich jak kraje bałtyckie, Polska, tych najbardziej zagrożonych. Myślę, że to jest
to prawy walki. Do waszej godności. Myślę, że wiele mogło zyskać. I zostało to już naprawdę udowodnione w NATO, że państwa, które myślą podobnie, jeżeli ze sobą współpracują, to wtedy wzmacniają swoje indywidualne wyzwolności i idą całego sojuszu. Na przykład umowa obronna między Wielką Brytanią a Francją jest tego bardzo dobrym przykładem. Grupa nordycka państw, które działają w ramach NATO. I podobnie Grupa Wyszehradzka i wiele można zyskać również ze zgromadzenia tych zdolności wspólnie. Szczególnie jeżeli mówimy o środowisku lądowym, gdyż ostatecznie środowisko lądowe w wojnie prowadzonej na lądzie mamy do czynienia z dużymi zdolnościami, które ostatecznie pozwolą wygrać bitwę i stanowią odstraszanie. Jeżeli kraje zgromadzą się razem, jeżeli będą budować wielonarodowe brygady albo wielonarodowe dywizje, albo nawet wielonarodowe korpusy, wówczas cały sojusz będzie znacznie silniejszy. Będzie to tak, jakbyśmy grali razem, wspólnie, jesteśmy silni. Nie jest to tylko jeden kij, ale kilka kijów razem, które są w stanie znacznie mocniej uderzyć. A jeżeli państwa będą chciały być same, to wtedy będą słabsze. Jest to absolutnie fundamentalne, żeby rozwijać tego typu koncepcje wojskowe, które zagwarantują skuteczne odstraszanie. Ostatnie krótkie pytanie. Jak widzi pan przyszłość Ukrainy? Ukraina to tragedia. To taki kraj, który jest podzielony, który przeżywa wojnę na wschodzie. Tysiące ludzi zginęło w wyniku tej wojny. Jest to kraj, który został rozdarty. A co do przyszłości? Ostatecznie chcemy, żeby była to Ukraina wolna, suwerenna, niezależna, bez żołnierzy rosyjskich, którzy uczestniczą w wojnie na wschodzie tego kraju. Oczywiście mówią nam, że to są ochotnicy, którzy pojechali tam na urlop, ale my w to nie wierzymy. Ukraina potrzebuje wsparcia. Potrzebuje wsparcia od swoich przyjaciół, potrzebuje wsparcia od swoich sojuszników. Jest to dla NATO trudne, ponieważ oczywiście siła NATO polega na tym, że jest to sojusz obronny, a Ukraina nie jest członkiem NATO. Natomiast jest rzeczywiście wartościowym partnerem. Także poszczególne państwa członkowskie sojuszu powinny samodzielnie podjąć decyzję dotyczącą tego, w jaki sposób można zapewnić wsparcie dla Ukrainy, albo poprzez wsparcie, na przykład poprzez przekazanie śmiertelnej broni w walce, po to, żeby Ukraina mogła sama siebie bronić, ale równocześnie, by pomóc w obszarze ładu ekonomicznego, działań antykorupcyjnych, budowy społeczeństwa obywatelskiego, po to, żeby zademonstrować, że korzyść kierunku zachodniego jest bardzo wyraźna i Ukraina w ten sposób uzyska wsparcie od reszty Europy. Ale oczywiście bardzo trudno jest powiedzieć, jak to wszystko będzie rozegrane. Dziękuję bardzo panu generałowi, dziękuję bardzo państwu. To było spojrzenie na wschód. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Jest akt oskarżenia przeciwko czterem osobom w związku z tragicznymi wydarzeniami na otrzęsinach na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Przed rokiem zginęło tam troje studentów. Akt oskarżenia jest gotowy i dziś zostanie skierowany do sądu, poinformował zastępca szefa prokuratury rejonowej Bydgoszcz Północ Piotr Dunal. Oskarżenia obejmuje zarzuty skierowane przeciwko czterem osobom, przewodniczącej samorządu studenckiego, rektorowi, byłemu prorektorowi oraz kierownikowi zabezpieczenia. Byłą przewodniczącą samorządu studenckiego Ewę Rzep i sprawującego funkcję kierownika ochrony imprezy Andrzeja Z z Agencji Ochrony oskarżono o nieumyślne spowodowanie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób, którego następstwem była śmierć studentów, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności, mówi prokurator. Przewodnicząca samorządu studenckiego, zarzut, który jej przedstawiliśmy, dotyczy zorganizowania imprezy bez zezwolenia, mówiąc kolokwialnie, i doprowadzenie do sytuacji, w której zagrożone zostało życie i zdrowie wielu osób. Podobny zarzut ma kierownik ochrony, że w sposób nienależyty przeprowadzał tą ochronę, nienależycie rozmieścił pracowników. Jeżeli chodzi o rektora i prorektora, mamy do czynienia z jednej strony zarzutem dotyczącym przekroczenia uprawnień, a z drugiej strony niedopełnieniem obowiązków, które mówimy o zarzutach do 2 lat pozbawienia wolności. Prokuratura ustaliła, że były rektor Antoni B. nie przygotował procedur dotyczących bezpieczeństwa na uczelni, a były to rektor Janusz B. udzielił ustnej zgody na przeprowadzenie otrzęsień bez porozumienia się w tej sprawie z rektorem. Do tragedii doszło w nocy z 14 na 15 października 2015 roku w łączniku pomiędzy dwoma budynkami uczelni, w których odbywała się impreza, i na schodach prowadzących do łącznika znalazło się wiele osób. Część starała się przedostać w przeciwnych kierunkach,
W efekcie w Łączniku ludzie zaczęli napierać na siebie nawzajem. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych, a troje studentów zmarło. Niepowodzeniem zakończyły się międzynarodowe rozmowy dotyczące utworzenia rezerwatu dla wielorybów. Miał on powstać w południowym rejonie Atlantyku. Utworzenia rezerwatu domagało się 5 państw z Ameryki Południowej i Afryki. Ich propozycję omawiano na forum Międzynarodowej Komisji Wielorybnictwa w Słowenii. Na chronionym terenie wieloryby i spokrewnione z nimi zwierzęta, na przykład delfiny, miały być bezpieczne, ale zabrakło wymaganych 2/3 głosów. Projektowi sprzeciwili się przedstawiciele państw, w których tradycyjnie odławia się wieloryby, na przykład Japonii. Matt Collins z Międzynarodowego Funduszu na Rzecz Zwierząt mówi, że fiasko propozycji to duże rozczarowanie. Południowy Atlantyk to region, który jest krytycznie ważny dla wielu gatunków wielorybów. Pomysł miał szerokie poparcie. Na świecie istnieją 2 rezerwaty dla wielorybów na oceanach Indyjskim i Południowym. Globalnie komercyjny odłów tych zwierząt jest zakazany, ale niektóre kraje mówią, że prowadzą połowy w celach naukowych. Rafał Motwiuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 3:33. Zagraniczni turyści mogą przyjeżdżać bez wiz do Grodna i na białoruski odcinek kanału Augustowskiego na okres do 5 dni. Wystarczy wykupić w biurze podróży odpowiedni dokument turystyczny. Z Polski bez wiz będzie można wjeżdżać przez przejście graniczne w Kuźnicy. O stosunkach polsko-białoruskich w debacie poranka mówili Jarosław Guzy, komentator międzynarodowy, Aleksiej Dzikawicki, telewizja Biełsat i Łukasz Grajewski, redaktor naczelny portalu Eastbook.eu. A rozmawiał Robert Walenciak. Panowie, co się stało? Jaki jest powód ocieplenia stosunków Polski i Białorusi? Cóż takiego się zmieniło w ciągu ostatniego czasu? Łukasz Grajewski. Co się stało? To znaczy, przede wszystkim trzeba podkreślić, że ten pierwszy gest co do obecnego klimatu, do współpracy, to jednak jest ze strony białoruskiej, bo tak się podkreśla, że ta odwilż Polska w kierunku białoruskim. Natomiast to otwarcie dla na przykład turystyki, że polscy turyści mogą przekraczać granicę i wjechać do białoruskiej części Puszczy Białowieskiej czy do Grodna, to jednak to są te dekrety prezydenta Łukaszenki. Więc tutaj od strony białoruskiej przede wszystkim pojawił się znak, że są gotowi do rozpoczęcia dialogu, a polska strona, jak obserwujemy od ponad roku, stara się to wykorzystać. Ja widzę dwie kwestie, polityczną i gospodarczą. Jeżeli chodzi o politykę, to wiadomo, że po wydarzeniach na Ukrainie Aleksander Łukaszenka jednak bardzo się boi, żeby to nie powtórzyło się na Białorusi, więc szuka jakiegoś wsparcia na Zachodzie, szuka zbliżenia, chociażby przez to wypuszczenie więźniów politycznych i tak dalej. Druga rzecz to gospodarka. Oczywiście prawda jest taka, że Rosja, prowadząc bardzo kosztowną wojnę na Ukrainie, ale też w Syrii, po prostu nie ma tyle pieniędzy, żeby dalej sponsorować na takim poziomie Białoruś, więc Łukaszenka o tym wie i stara się robić jakiś biznes z Zachodem i na co moim zdaniem Moskwa po prostu wcześniej na to raczej nie pozwalała, a teraz przymyka oko, bo on wie, że nie może tyle pieniędzy dać ile kiedyś, więc po prostu niech Białoruś sama walczy o utrzymanie się. Czyli kłopot ukraiński stał się szansą dla Łukaszenki, można tak to określić, bo przecież te rozmowy w Mińsku, które się toczą, prawda? Można tak powiedzieć, chociaż ja nie zgadzam się z większością komentatorów, którzy mówią, że to zasługa Łukaszenki, że te negocjacje zaczęły się i trwają w Mińsku. To jest oczywiste, że zgodę na to wydała Moskwa po prostu. I to jest inicjatywa Moskwy. Na zaproszenie Łukaszenki ani Putin, ani pani Merkel, ani pan Hollande nie przyjechaliby do Mińska. To wyraźna sugestia była moim zdaniem Moskwy. Czy można zaryzykować tezę, że słabość Rosji postępująca w obszarze dawnego ZSRR stała się szansą dla Łukaszenki, by stać się coraz bardziej niezależnym? No sądząc po zachowaniu Łukaszenki, to o słabości Rosji, przynajmniej w stosunku do Białorusi, nie ma co mówić. Rosja po prostu na Białorusi jest mocna.
A Rosja właściwie to jest jedyne zagrożenie dla Łukaszenki. Ja bym zwrócił uwagę, nie wiem, czy była mowa o tych manewrach Łukaszenki, jeśli chodzi o sprawy wojskowe, zielone ludziki jako potencjalne zagrożenie, przed którym się ćwiczy wojska białoruskie, co do których jest pytanie, na ile Łukaszenka może mieć zaufanie na przykład, ponieważ on poszedł bardzo daleko uzależnieniu się od Moskwy, zarówno pod względem gospodarczym, jak i jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. No i nagle okazało się, że ten potencjalny wróg to nie jest Zachód symbolicznie, który był kreowany zresztą tak w media Łukaszenki i w polityce rządu, ale właśnie najbliższy przyjaciel wspierający Łukaszenkę, izolowanego dyktatora w Europie. Ja bym powiedział, że Łukaszenka gra ciągle, tu są dwie warstwy i to jeszcze się nie zdecydowało. Gra z jednej strony tę starą grę, naszego wahadła. Z reguły on używał Zachodu i tej odwilży do wsparcia swojej pozycji negocjacyjnej z Moskwą. Natomiast teraz jest pytanie, czy ta sytuacja nie poszła na tyle daleko, że Łukaszenka musi, żeby wzmocnić swoją władzę i utrzymać swoją pozycję na Białorusi, zwłaszcza wobec Rosji, musi się mieć rzeczywiste wsparcie Zachodu. To się rozstrzygnie. Na razie deklaracje wskazują, że to może być ten drugi wariant, który oczywiście z punktu widzenia Białorusi, no z punktu widzenia Zachodu jest o wiele korzystniejszy, ale nic nie jest przesądzone. A jak na Białorusi zostały odebrane te ostatnie działania i te spotkania z wicepremierem Morawieckim? Bardzo dobrze. Łukasz Morawiecki. Przeglądałem komentarze Białorusinów na portalu Tutbaj, to jest taki białoruski Onet, i tam ponad 300 komentarzy, i tak sobie przejrzałem, 99% komentarzy jest pozytywnych. Ludzie piszący na Tutbaju cieszą się, że w końcu tutaj zrozumieli, że nie można grać tylko z Rosją, jak przez ostatnie praktycznie 25 lat. I na przykład takiej sytuacji pod informacjami o relacjach polsko-ukraińskich nie ma. Tam komentarze i internautów są bardzo różne. Często więcej jest negatywnych. Natomiast tutaj, co jest bardzo ważne dla nas, żebyśmy zrozumieli, Białorusini bardzo czekają tutaj na otwarcie z Zachodem, a że Polska jest najbliżej na Zachodzie, jest granica, to Białorusini cieszą się, że będzie liberalizacja biznesu, jeżeli faktycznie część tutaj tych rozmów wicepremiera Morawieckiego odnosi się do tej liberalizacji. No i mamy też te otwarcie tych tutaj części granic, na razie tylko dla turystów, ale to też jest wspaniała możliwość, ponieważ polscy turyści bez wiz mogą przyjechać nie tylko na kajaki na trasę kanału Augustowskiego, ale do Grodna, czyli najpiękniejsze miasto białoruskie jest otwarte dla polskich turystów i dużo polskich turystów na pewno z tej szansy skorzysta. A to jest najlepsze, co możemy zrobić i co mogą robić politycy, czyli bez jakiegoś mocnego wsparcia dla reżimu Łukaszenki wspierać po prostu te relacje międzyludzkie, żeby ludzie mogli sobie wyjeżdżać do innych krajów i tutaj poznawać się, handlować i zwiedzać. Aleksiej Dzikawicki opowiadał mi przed programem, że odwiedził Białoruś po wielu, wielu latach nieobecności i szok. I to jest inny kraj, tak? No, oczywiście. No, to jest szok, dlatego że bardzo dużo na przykład zainwestowano w infrastrukturę. Piękne drogi, bardzo dużo tych dróg teraz, znacznie więcej niż jak jeżdżałem kiedyś. No, oczywiście druga rzecz to jednak promocja języka białoruskiego. Być może komuś, kto odwiedza Białoruś dość często, to się nie rzuca w oczy. Natomiast mi się bardzo rzuciło, że wszędzie po białorusku napisy, metrze na przykład tylko po białorusku, po angielsku. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Czy w transporcie publicznym, nawet w moim Pińsku, też wszystko jest po białorusku. Natomiast tu trzeba jeszcze pamiętać, że Łukaszenka, korzystając z bardzo korzystnych cen na gaz i ropę z Rosji, no oczywiście zainwestował sporo pieniędzy w jakieś obiekty sportowe czy infrastrukturę, natomiast trzeba było to ważyć moim zdaniem, dlatego że mało, bardzo mało zrobiono, jeżeli chodzi o modernizację dużych zakładów białoruskich. I teraz moim zdaniem przy całej pozytywnej ocenie
wizyty premiera Morawieckiego, jak stronę białoruską zaproponowała, żeby Zachód kupował traktory białoruskie, no to dość śmieszne było, dlatego że te traktory są takiej jakości, że kiedyś nawet skandal był w ambasadzie francuskiej, kiedy to nasz ambasador na targach chciał pokazać francuskim biznesmenom traktor, ale chciał otworzyć drzwi i odpadła klamka. I wtedy była taka sytuacja dość śmieszna, więc na tym polega problem, że gospodarka jest bardzo słaba. W ogóle gospodarka białoruska się kurczy teraz. To może to jest ten powód dobrych otwarcia na Polskę czy otwarcia na Zachód, to po prostu nadzieja, że tutaj się coś, jakieś pieniądze przyjadą, to przynajmniej z Zachodu, prawda? Łukaszenka też wielokrotnie mówił, że my stworzymy własne technologie, że wystrzelimy satelitę, że nie wiadomo co zrobimy, że to będzie bardzo innowacyjny kraj, ale jednak widać, że te przestarzałe energochłonne zakłady, no jednak nie radzą sobie, słabo konkurują na rynkach zewnętrznych, więc być może też to jest nadzieja na to, żeby jakieś technologie pozyskać z Zachodu. Wicepremier Morawiecki mówił, że została przedstawiona lista zakładów, które Polacy mogliby, nie tylko zakładów, bo tam są i banki też na tej liście, które Polacy mogliby zainwestować, które mogliby wykupić w ramach prywatyzacji. Czy to jest oferta warta rozważenia, czy dalej trzeba się obawiać, bo to różnie może być. No, kupimy, a potem powiedzą nam, że kupiliśmy i za mało zapłaciliśmy, albo kupiliśmy nielegalnie. No, rozmaite rzeczy mogą się zdarzyć. Jarosław Guzik. No to jest pytanie o bezpieczeństwo biznesu i to też biznesu zarówno tego dużego, który może odbywać się na zasadzie porozumień międzyrządowych. Tu jest oferta, rzeczywiście no, pewne gwarancje są, bo jednak nawet dla kraju autorytarnego, który jest w stanie się izolować, tak jak Białoruś przez dłuższy czas się izolowała politycznie i gospodarczo również od Zachodu, jednak to jest kompromitacja i po prostu duży koszt, jeżeli na przykład wycofa się z tego typu porozumień. Ale też istotne są te gwarancje dla średniego i małego biznesu, bo z punktu widzenia Łukaszenki być może najistotniejszym problemem są duże zakłady, które kuleją, nie mają środków na inwestycje. A z punktu widzenia Białorusinów bardzo istotna jest ta liberalizacja swobody działalności gospodarczej dla tego najdrobniejszego biznesu, ewentualnie średniego biznesu. To jest pytanie, czy Łukaszenka jest gotów zmodernizować system i zliberalizować go rzeczywiście, czy wprowadzić rząd do prawa, które są niezbędne po prostu, żeby móc prowadzić biznes w normalnych warunkach. To dotyczy zarówno Białorusinów, i potencjalnych partnerów, którzy mogą przyjechać z Zachodu, a na poziomie małego i średniego biznesu Polska jest bardzo dobrym kandydatem, żeby tam zainwestować właśnie w ten najpopularniejszy, najistotniejszy podkład biznesu, bo to też ma wpływ społeczny. Można sobie wyobrazić, że reforma Łukaszenki jest w tej formule dużych zakładów makroekonomicznym. Przypomina takie komunistyczne otwarcie, jakie tam z czasów Giertowskich na przykład. Ale wiemy, że to bardzo różnie działa, bo jeżeli się nie zmodernizuje systemu, nie jest w stanie się wchłonąć inwestycji i ich zużytkować efektywnie. Ale co jest najistotniejsze, to jest coś, co się działo w Polsce na zasadzie szarej strefy jeszcze w czasach komunistycznych. To jest uruchomienie aktywności ludzi. I też z punktu widzenia politycznego, społecznego, to jest bardzo istotne, żeby skłonić Łukaszenkę do de facto niezagrażającej politycznej liberalizacji w sferze właśnie wolności gospodarczej, jeśli chodzi o aktywność po prostu przeciętnego Białorusina. Począwszy od najdrobniejszych rzeczy, która być może z punktu widzenia krótkoterminowego jest kosztowna dla Łukaszenki, czyli na przykład otwarcie małego ruchu granicznego. Ale tu już jest w stanie uruchomić na przykład tereny zachodniej Białorusi. Tam są dwa duże ośrodki miejskie, Brześć i Grodno. Po prostu można wystartować z tym. Na początku jest to kosztowne, ale de facto się krajowi opłaca. No a teraz zastanówmy się, co się stało z Polakami. Jak wytłumaczyć ten zwrot w polskiej polityce wobec Łukaszenki, wobec prezydenta Łukaszenki? Czy Polska uznała, że demokracja jest już na Białorusi, że opozycja nie jest prześladowana, że może działać? Cóż takiego jest nowego? Jarosław Guzy. Tak, ja się uśmiałem pierwszy, czego słuchacze nie widzą. Tak, to jest taki dylemat polskiej polityki zagranicznej w relacjach z Białorusią. Zwróćmy po pierwsze uwagę, że Polska jest chyba jedynym krajem Unii Europejskiej, który w ogóle miał politykę wobec Białorusi, bo na Zachodzie nasi partnerzy często tej Białorusi nie zauważali. Niezależnie od tego, że na przykład Niemcy potrafili tam robić interesy cały czas, niezależnie od wszystkich wahań politycznych. Ale oni to robią zawsze, zachowując jednocześnie
bardzo dużą niewinność, powiedział publicznie. Natomiast Polska jest zawsze trochę spóźniona. Przy prowadzeniu tej polityki nasza dyplomacja sobie trochę nie radzi, bo faktem jest, że to ocieplenie zaczęło się i zostało zadekretowane przez naszych zachodnich partnerów. Po prostu w pewnym momencie Unia Europejska tak zdecydowała, de facto powiedzmy sobie szczerze, główne kraje Unii Europejskiej, czyli Niemcy. I my weszliśmy w tę politykę. Te wizyty są nawet, można powiedzieć, o parę miesięcy spóźnione, powiedziałbym, ale to może nie szkodzi, bo tutaj też czas, czynnik czasu jest istotny dla wyjaśnienia właśnie, na ile solidne podstawy ma to ocieplenie. I teraz jest pytanie, czy my w ramach naszych wahań politycznych, czy nie popadniemy w przesadny zachwyt. Bo to jest coś, co jest błędem zresztą zachodnich krajów. Nagle, jeżeli zmieniamy wektor polityczny z powodów pragmatycznych, to jednocześnie musimy to przykryć udawaniem, że jest świetnie. Na przykład, że Chiny są wspaniałym, rozwijającym się krajem i udajemy, że nie ma sprawy Tybetu, braku wolności politycznych. I to samo jest z Białorusią. Naprawdę Łukaszence nie potrzeba tego uznania, chwalenia go i tak dalej. Wiadomo, że to jest pragmatyczny wybór z jednej i z drugiej strony. I dogadajmy się na pewnych zasadach, pamiętając o swoich wartościach, bo ja jestem zwolennikiem tezy, że jeżeli się wchodzi w tego typu układ, który jest, nazwijmy to, moralnie dwuznaczny, ale w stosunkach międzynarodowych z tą moralnością jest z reguły kiepsko i często przegrywa z pragmatyzmem, to nie udawajmy po prostu, że jest inaczej niż jest. Łukaszenka dalej jest dyktatorem, obniżył poziom represji, z czego się bardzo cieszymy i Białorusini też niewątpliwie się cieszą, zwłaszcza prześladowani opozycjoniści. Jest gotów poluzować, że tak powiem, społeczeństwo białoruskiego. Z tego też się cieszymy. Natomiast nie udawajmy, że tam Białoruś się zmieniła i Łukaszenka jest super partnerem. Po prostu cieszmy się z tego i też nie dajmy, jak mówi się o polityce batą i marchewki, to uważajmy, żeby nie schować tego bata gdzieś do piwnicy, tylko nie karmy marchewką Łukaszenki, zanim on czegoś nie pokaże, bo Łukaszenka jest po prostu naprawdę bardzo sprytnym politykiem. I Zachód został osłabiony przez niego wiele razy, Polska też zresztą. W związku z tym wszystko krok po kroku. A niech pokaże, niech coś zrobi, co jest nieodwracalne również, przynajmniej w krótkim dystansie czasowym. Bo to jest tak, że my nie powinniśmy zrezygnować na przykład z konsulatów. My wolimy, żeby Białoruś była demokratyczna. Bardzo byłoby dobrze. Są czasy, są sytuacje, kiedy dyktatorzy na przykład decydują się na demokrację. Może Łukaszenka dozna nawrócenia. Skoro nawrócił się na białoruskość, to może nawróci się również na pewne zasady demokratyczne. Żartuję tutaj, ale faktem jest, że nie należy spuszczać stonu. To znaczy, należy uważać, że Białoruś powinna być krajem demokratycznym. Białoruś nie powinien cieszyć swobodami takimi samymi, jak my się cieszymy i nasi zachodni partnerzy. A nie jest to teraz możliwe, ale nie rezygnujmy z naszych wartości, bo wcale nie musimy i co więcej Łukaszenka tego wcale od nas nie oczekuje. Aleksiej Dzikiewicz, jak opozycja patrzy na te dogadywanie się Polski i Białorusi? No, opozycja też oczywiście jest w takiej sytuacji dwojakiej, bo z jednej strony przez wiele lat mówiono i wspierano tezę opozycji, że Białoruś powinna rzeczywiście być krajem demokratycznym, dopiero wtedy zaczniemy rozmawiać z prezydentem Łukaszenką. Natomiast teraz nagle to się zmieniło. I tu ja absolutnie się zgadzam z Jarosławem, że to też jest tak, że trzeba pamiętać o postulatach Zachodu też. Trzeba pamiętać, Polacy powinni na pewno pamiętać o mniejszości polskiej. Trzeba pamiętać o mediach niezależnych. Niezależne, wolne media to jest podstawa demokracji. Trzeba o tym pamiętać, a nie poddawać. Mamy gdzieś, tak się nie dzieje, że po prostu wszystko zostanie poddane w imię po prostu tego, że więcej jabłek będziemy sprzedawać na Białoruś. To oczywiście też ważne. Natomiast trzeba też rzeczywiście pamiętać o jakichś zasadach. I tego oczekuje opozycja. Łukasz, tak, chciałbym się odnieść do tego aspektu gospodarczego, który jest podkreślany przy tej wizycie wicepremiera Morawieckiego. Mnie też zaniepokoiło, że wicepremier Morawiecki wspomniał o tych białoruskich traktorach. Ja mam nadzieję, że Polska nie wpadnie na pomysł kupowania tych białoruskich traktorów, bo owszem, Białoruś jest znana z produkcji traktorów i sprzedaje ich bardzo dużo, ale sprzedaje je na terenie euroazjatyckiej wspólnoty gospodarczej. A tam się tak sprzedaje, że po prostu
prezydent jednego kraju jedzie do drugiego i oni ustalają pomiędzy sobą bez patrzenia na jakieś normy techniczne, że proszę zakłady na przykład w Kazachstanie niech kupią 5000 traktorów białoruskich, a my kupimy w zamian coś innego. To znaczy te traktory nie spełniają norm unijnych i dobrze, żebyśmy się tutaj, nawet jeżeli zaczynamy handlować i otwieramy się gospodarczo na Białoruś, to dbajmy o to, żeby robić to z przestrzeganiem norm unijnych, które nam, naszej polskiej gospodarce też bardzo pomogły. Druga sprawa to wicepremier Morawiecki ma pod sobą też Ministerstwo Rozwoju, fundusze unijne i jak tam widziałem tą koncepcję, co oni chcą razem zrobić z Białorusinami, to chcą zrobić taką instytucję, która będzie łączyła polskie i białoruskie firmy. Więc jeżeli na przykład to będzie dostęp dla białoruskich firm do jakichś projektów gospodarczych unijnych prowadzonych przez polskie firmy i białoruskie firmy jakoś do tego konsorcjum będą mogli dołączyć, nauczyć się pewnych norm, nauczyć się pewnego funkcjonowania na rynku unijnym, a także troszkę tych działań polskich firm uruchomić na Białorusi. To bardzo dobrze, bo obecna liczba polskich firm na Białorusi 350, no to nie jest powalająca liczba. Bardzo dobrze, żeby polskich firm czy mieszanego kapitału było więcej. 8 razy więcej rosyjskich. Tak. A kapitałowy jak to wygląda? Kapitałowy chyba jeszcze nie jest. Jedna dziesiąta białoruskiej gospodarki inwestycji to są inwestycje europejskie. Reszta to są przede wszystkim inwestycje rosyjskie, więc oczywiście trzeba tutaj próbować to liberalizować. Jeżeli to będzie wsparcie dla przedsiębiorców, a nie okaże się, że na koniec, że koniec końców te pieniądze będą wsadzali do kieszeni urzędnicy Łukaszenki, no to trzeba taki pomysł polskiego rządu wspierać, tylko należy to robić przy wsparciu ekspertów i przy zachowaniu właśnie tych norm unijnych, a nie propagandowo kupować białoruskie traktory. Ja bym zwrócił uwagę, że tutaj na szczęście mam bezpieczny program, ponieważ nawet jeżeli premier Morawiecki chciałby kupić te traktory, to musiałby je później sprzedać, znaczy zostałby z tymi traktorami. A akurat w Polsce to mechanizm nie działa, tak samo jak w Kazachstanie czy w Uzbekistanie. To zresztą będzie taki test dla gospodarki białoruskiej, bo Łukaszenka chronił te swoje podstawowe zakłady, te dobra narodowe. Oczywiście przelał całą masę infrastruktury i tak dalej Rosji, ale ciągle jeszcze ma te aktywa. Jest ten pomysł giełdowy, czyli szukania inwestorów przez polską giełdę. To jest bardzo ciekawe, również skupienie warszawskiej giełdy, która ostatnio po rozwijaniu się OFE nie jest w najlepszym stanie. Bycie tą giełdą otwartą na wschód, czyli na Ukrainę, bo mamy te spółki ukraińskie, które tutaj się pojawiły. Gdy pojawiły się spółki białoruskie, byłoby z punktu widzenia giełdy dobrze, natomiast z punktu widzenia gospodarki białoruskiej to byłby test. Na ile są wartościowe rzeczywiście te perły, które trzyma Łukaszenka? Na pewno wśród tych zakładów są ciekawe, no, zwłaszcza te, które oferują unikalne produkty, które w przypadku jakichś zasadniczych inwestycji, ja mówię na przykład to Biełas, prawda, to jest taka firma, która jest bardzo, bardzo ciekawa z tego punktu widzenia. To więc właśnie, ona ma światowy produkt, nie ma inwestycji, brakuje tego zachodniego know-how, żeby zmodernizować linie technologiczne, a to może być bardzo ciekawy produkt, z punktu widzenia partnerów polskich na przykład, to może być też bardzo interesujący biznes, pomijając już aspekt ten ogólny, o którym mówimy, tylko po prostu czysto biznesowa. Ja patrzę jeszcze jedno słowo, dwa zdania dosłownie o aspekcie gospodarczym. Trzeba też pamiętać, że oczywiście, jak mówimy o tych przysłowiowych jabłkach, których to kilkakrotnie zwiększył się eksport z Polski na Białoruś, wiadomo, to nie oznacza, że Białorusini nagle zaczęli trzy razy więcej jabłek. Oczywiście chyba sześciokrotność produkcji jabłek jest eksportowana do Rosji. Tak, właśnie. Widziałem te jabłka właśnie w Moskwie. Widać od razu, że to są polskie jabłka, napisane, że made in Belarus. Oczywiście, ale pamiętajmy o tym, że to też jest, oczywiście bardzo dobrze będzie, polscy rolnicy będą sprzedawać więcej produktów na Białoruś, ale oczywiście pamiętajmy o tym, że bardzo znacząca część tych produktów idzie do Rosji. I Rosja na to przemyka oko, przecież oni wiedzą o tym świetnie. Na razie właśnie. I chodzi o to, że to też jedna ukryta forma finansowania władz Łukaszenki, bo sprzedając by ją już na tym zarabia. I w Rosji to dobrze wiedzą. I wystarczy tylko jedno słowo nie prezydenta Putina i ten eksport stanie. Tam parę razy się tak zdarzało, prawda? Że te uszczelniają granice rosyjsko-białoruskie, bo to są ciekawe ruchy po stronie rosyjskiej, prawda? To znaczy, że
że jednak próbuje się kontrolować te granice w większym stopniu, to nawet chyba mniej chodzi o ruch osobowy, a bardziej o Łukaszenko. Łukaszenko też taki miał pomysł na gospodarkę, że mówiliśmy o inwestycjach rosyjskich, to są często inwestycje oligarchów rosyjskich, którzy czuli, byli przekonani, że na Białorusi ich pieniądze będą bardziej bezpieczne. Kasyna, gry, bo w chwili były zamknięte, więc jeżdżono do Mińska sobie pograć. Nadal się jeździ Las Vegas, wspólnoty niepodległych państw, prawda, czy tego obszaru poradzieckiego. Ale panowie, czy jest, przyznajmy, że te 20 lat okazało się, że polityka polska nie spełniła swoich zamierzeń, jeśli chodzi o Białoruś, no bo Łukaszenko jest prezydentem, opozycja jest słaba, tak jak była słaba. Więc może ten zwrot polega na tym, że spróbujemy inaczej. No przecież bardziej zaszkodził reżimowi PZPR Carter i Zbigniew Brzeziński, jego polityka praw człowieka, niż polityka Nixona, prawda? Może w ten sposób spróbujemy, żeby ludzie tu przyjeżdżali, żeby dzieci studiowały, żeby były, żeby to Polska była otwarta dla Białorusi. No, w pewnym sensie Polska jest otwarta. Oczywiście nadal pozostaje kwestia tych list, registracji w systemie elektronicznym, która jest karkołomna bardzo. Natomiast pamiętajmy, że konsulaty polskie wydają masakryczne ilości list co roku Białorusi. No więc i teraz nawet jak przyjechałem do Polski 15 lat temu, to było kilku Białorusinów na krzyż. Teraz jak jest jakiś koncert, impreza, to jest kilkaset osób Białorusinów i ostatnio ze zdziwieniem zauważyłem, że są takie imprezy, na których Białorusiny, których w ogóle żadnego nikt nie zna. A tam może kilkuset. A kiedyś się znali wszyscy. To jedna sprawa. Druga rzecz, też będąc na Białorusi, sporo rozmawiałem ze swoimi przyjaciółmi. I okazało się, że teraz jednym z najbardziej pożądanych, nie wiem jak to nazwać, dóbr, jest karta Polaka. Wszyscy nagle zaczęli szukać swoich korzeni. Wszyscy, praktycznie wszyscy. Dlaczego? Nie dlatego, że chcą wyjechać oni do Polski, bo już taki wiek, że nie bardzo. No to, żeby wychodzić, żeby dać im możliwość uczyć się w Polsce. I to jest, każdy praktycznie mnie pytał, jak to łatwiej zrobić, czy może ja coś wiem o tym, czy może jakoś mogę pomóc, bo karta Polaka, więc to jest bardzo ważne, oczywiście. Białorusini akurat do Polski bardzo chętnie przyjeżdżają. Jarosław Guzy, Łukasz Grajewski, Aleksiej Dzikawicki byli moimi gośćmi i ja Państwu dziękuję za uwagę. Robert Walencia, autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Niech mi sam przedziera się za góra Dodaszka. Nie strata na Zegniego. Sukcesy polskich zawodników. Kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. I Samba chciałby tańczyć. No! Jeszcze dalej. Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Popychajcie równo, rytmicznie, wstępem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21:06. Więc kupujcie kasztany jadalne, ja postaram się już na następny raz jakiś taki przycisk na kasztany. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Władze lokalne w północnej Francji ogłosiły koniec dżungli w Calais. Niemal wszyscy mieszkańcy największego obozu dla uchodźców w Europie zostali przewiezieni do tymczasowych ośrodków pobytu w innych regionach kraju. Szczegóły Tomasz Siemiński. Historia obozu w Calais kończy się wśród płomieni. Opuszczający dżunglę uchodźcy podpalili znaczną część baraków, w których spędzili przedtem długie miesiące. Prefekt departamentu Pas-de-Calais Fabien Buissot powiedziała, że oto nadszedł naprawdę koniec dżungli. Przedstawicielka władz państwowych dodała, że po 3 dniach ewakuacji obóz opuścił łącznie około 6600 uchodźców. Po przewiezieniu do różnych regionów kraju będą oni mogli, jak powiedziała Fabienne Buissot, rozpocząć nowe życie we Francji. W
Wbrew temu oświadczeniu niewielkie grupy uchodźców w dalszym ciągu odmawiają opuszczenia obozu. Są to m.in. Sudańczycy, którzy wciąż marzą o przedostaniu się do Wielkiej Brytanii. Jednakże władze francuskie wysłały już na miejsce sprzęt, który posłuży do zburzenia zabudowań obozu. Uchodźcy, którzy nie zgadzają się na przewiezienie autokarami do innych regionów, zapowiadają, że zamieszkają po prostu na ulicy. Dramatyczna sytuacja panuje na greckiej wyspie Lesbos. Lokalne media donoszą, że zamieszki z udziałem migrantów są tam codziennością. Podobnie jest na Chios i Samos, gdzie utknęły tysiące uchodźców. Jednocześnie rośnie w Grecji obawa przed kolejną falą migracyjną. Z Aten Beata Kukielwrajda. Przedstawiciele ateńskiego rządu twierdzą, że coraz gwałtowniejsze zachowania migrantów to coś, czego należało się spodziewać. Tłumaczą, że uchodźcy tracą nadzieję na wydostanie się z greckich wysp, gdzie większość z nich przebywa od miesięcy i buntują się. Dziennikarze z Lesbos podkreślają, że sytuacja na wyspie w ciągu ostatniego roku dramatycznie się zmieniła i nie ma praktycznie dnia, aby nie dochodziło do mniejszych lub większych incydentów. O coraz większych problemach z powodu nadmiernej liczby migrantów donoszą też władze Chios i Samos. Na tę wyspę tylko w ciągu ostatnich 20 dni przybyło około 1000 osób. W Grecji wzmaga się też niepokój przed nasileniem fali migracyjnej. Jest to związane zarówno z niepewnością co do przyszłości unijno-tureckiego porozumienia, jak i wojskową operacją w Mosulu, która zdaniem ekspertów może spowodować kolejny eksodus uchodźców do Europy. Na greckich wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego utknęło prawie 16 tysięcy migrantów. Michał Chodorkowski ostrzega, że prezydent Rosji chce rozpadu Unii Europejskiej. Były szef UKOS-u udzielił wywiadu niemieckiemu tygodnikowi Die Zeit. Z Berlina Wojciech Szymański. Chodorkowski powiedział gazecie, że Władimir Putin uważa zachodnich polityków za słabych. Wyjątek ma stanowić kanclerz Niemiec Angela Merkel. Zdaniem Chodorkowskiego Putin próbował wywierać presję na Merkel, ale jego taktyka okazała się nieskuteczna. Jak dodał, niemiecka kanclerz jest dla rosyjskiego prezydenta niebezpieczną osobą. W wywiadzie Chodorkowski ocenił, że Władimir Putin ucieszyłby się, gdyby doszło do rozpadu Unii Europejskiej. Rosyjski przywódca mógłby wtedy prowadzić negocjacje z poszczególnymi krajami i wpływać na ich losy, wykorzystując prawicowych albo lewicowych radykałów. Michał Chodorkowski kierował w przeszłości rosyjskim koncernem naftowym UKOS. W 2003 roku aresztowano go pod zarzutem przestępstw gospodarczych. Przesiedział w więzieniu 10 lat. Chodorkowski utrzymuje, że była to kara za próbę politycznej konfrontacji z Władimirem Putinem. Poprawa bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztach śledczych to cel nowego projektu dotyczącego modernizacji służby więziennej. Obecnie dokument czeka na opinię Stałego Komitetu Rady Ministrów. Ustawa ma wejść w życie od nowego roku. W ciągu 3 lat zakłady i areszty mają być zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt. Jak i co dokładnie się zmieni, o tym Ksenia Maćczak. Modernizacja zakładów karnych i aresztów to nie tylko remonty i przebudowy, to także, a może nawet przede wszystkim poprawa łączności, telemodernizacja, nowoczesne wyposażenie i podwyżki dla pracowników. Jak mówi kapitan Bartłomiej Trubiarz z zespołu prasowego służby więziennej, od nowego roku wszyscy funkcjonariusze dostaną nowe kamizelki kuloodporne, nowe tarcze, nowe hełmy, nową broń, ale również na przykład nowe samochody, które dostaniemy w ramach właśnie tej. Wszystko po to, by było nowocześnie, ale i bezpiecznie, bowiem służba więzienna jako jedyna formacja mundurowa od czasu zmiany ustroju politycznego nie została objęta programem modernizacyjnym, dodaje rzecznik Resortu Sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Dlatego też taki program kilkuletni jest niezbędny, by poprawić bezpieczeństwo i tak, żeby nie dochodziło na terenie zakładu karnego do niepożądanych zdarzeń. Dla pracowników planowane są też podwyżki do 2018 roku 6%, do 2020 o 16%, co stanowi około 600 zł. Dziś początkujący strażnik może liczyć na 2500 zł pensji. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. W zachodniej połowie kraju zachmurzenie duże i całkowite oraz słabe opady deszczu lub mrzawki. Na pozostałej obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, rano miejscami mgły. Temperatura 6 stopni na wschodzie do 11 na zachodzie. Wiatr słaby, nie będzie umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem, 5 minut po otwartej, teraz na antenie Polskiego Radio 24. Krzysztof Rybowski i jego gość. Mówi pan Tomasz Lalena, naczelna Liga Poznańska. Dzień dobry. Dzień dobry, pan Poznańska. No i będziemy rozmawiać o przyszłości polskich aptek. To wszystko, to pokłosie pomysłu, że szanowni wszystkowie sprawiedliwe. Już pan nie ustanowi pomysł tego typu zapowiedzi, pojawiają się już wcześniej. Zachodzić ten pomysł z tak zwanym repolonizacji polskich aptek. Jak naczelna Liga Poznańska traktuje tego typu głosy?
pewno mogli to repolonizować, czyli jesteśmy generalnie za tym, żeby placówka, żeby apteka była placówką ochrony zdrowia. I ten projekt tak naprawdę zagwarantuje to, że faktycznie tak będzie traktowana. Dzisiaj mam do czynienia z sytuacją, w której apteki często traktowane są jako punkt sprzedaży leków, szczególnie leki sieciowe. Natomiast według nas apteka powinna tworzyć się bardziej punktem, w którym pacjent może przyjść, skonsultować z farmaceutą, choćby zarywanie leku, a nie jedynie kupić lek i opuścić aptekę. No i ta repolonizacja, którą mówimy, to oczywiście też kilka konkretnych pomysłów. Po pierwsze, od 2017 roku apteka będzie mógł założyć tylko farmaceutę. To dosyć ważna zmiana. Po drugie, nie będzie mógł prowadzić jednocześnie więcej niż czterech tego typu punktów, co, jak rozumiem, uderza właśnie w takie klasyczne sieciówki. Kolejna kwestia, odległość pomiędzy konkurującymi placówkami będzie musiała wynosić minimum 1 km. No, patrząc na to, co się dzieje na przykład w jednym z polskich miastach, no, zapowiada się rzeź Wielkopolski, bo ja sam, wracając do domu z pracy, miałem taki odcinek. Szanowni Państwo, naszym gościem jest pan profesor Andrzej Zewertowicz. Witam serdecznie. Szczęść Boże, panie profesorze. Bardzo dziękuję. My odwzajemniamy z Torunia. U nas słońce świeci, aczkolwiek nie jest, nie boimy się, jest gorąco. Tak, ale...